jakby tradycja, że pod koniec grudnia co roku przekazujemy do dyspozycji Komendy Policji w Ostrołęce nowe samochody i nowy sprzęt. Jesteście swoistymi Mikołajami w tym zakresie. To nie wszystkie pojazdy, które będą służyły. Jeszcze brakuje jednego w tym roku. Dziękuję bardzo za partnerskie stosunki, podejście do bezpieczeństwa na terenie powiatu. Policja jest instytucją, która stara się jak najsprawniej dotrzeć do zagrożenia i pomagać. Cieszę się, że mamy w Was partnerów w tym zakresie. Dziękuję bardzo za dodatkowe służby, które finansujecie, i policjanci komendy w Ostrołęce, komisariatu w Myszyńcu czy posterunków policji zabezpieczają przeróżne imprezy na Waszym terenie. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Jak co roku przekazujemy dzisiaj samochody. Będzie to pewnie 6 sztuk. Czasami udawało się przekazać więcej. Jest to także wkład samorządów w poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miasta Ostrołęki, powiatu ostrołęckiego. Cieszę się, że właściwie od 20 lat ta tradycja współpracy w zakresie bezpieczeństwa zachowała się, czyli udało się kiedyś namówić i miasto Ostrołęka, i wszystkie gminy do programu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. I właściwie od tamtego czasu, kiedy ten program realizowaliśmy, można powiedzieć, w mniejszym bądź większym zakresie cały czas ta współpraca jest i traktujemy bezpieczeństwo jako rzecz wspólną i policji, i wszystkich jednostek samorządu, i innych jednostek, które się w tą sprawę chcą włączyć. I myślę, że tą dobrą tradycję należałoby utrzymać, i jeśli są jakieś zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców, to musimy wszyscy współdziałać. No, jednym z takich zagrożeń dzisiaj są wypadki na drogach i chciałem o tym powiedzieć. Być może musimy współdziałać znacznie mocniej, także być może z Kościołem. Problem polega na tym, że często ludzie młodzi dostają prawo jazdy, rozpędzają się tymi pojazdami, bo wydaje im się, że jak się rozpędzą, to łatwo jest i zahamować, a się okazuje, że nie. W tym roku tych wypadków jest wyjątkowo dużo, a szczególnie na drodze krajowej numer 61, która jest i 53, a to są drogi przygotowywane przez Generalną Dyrekcję do przebudowy, drogi wąskie, i będziemy musieli tutaj no po prostu poszukać rozwiązań także, żeby tą ilość zdarzeń ograniczyć. Dzisiaj mamy dobre wydarzenie, skracamy drogę do Warszawy o 5 km i o kilkanaście minut podnosimy szlabany na skrócie do Długosiodła i drogi numer 8 krajowej na węzeł włączeniowy Turzyn. Serdecznie Państwa także zapraszam. Prośba do policji, żebyście tam ewentualnie też uruchomili działania profilaktyczne, gdyż nowo oddawane odcinki wiążą się z chęcią przetestowania ich. I obawiam się, że niektórzy na odcinkach prostych, bo tam nie ma terenu zabudowanego, no mogą testować, a więc chodzi o to, żeby tych prędkości nadmiernych tam nie było. Życzę wszystkim, żeby ten odcinek oddawany dzisiaj, który o 11 otworzymy, dobrze się po prostu wpisywał i był bezpieczny. Wszystkiego najlepszego. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa. Ogromnie się cieszę, że razem z gminami, razem z powiatem możemy uczestniczyć w tym procesie. Z tego miejsca pragnę serdecznie podziękować wszystkim policjantom za pracę, za to mieszkańcy ostrołęczanie mogą czuć się bezpiecznie, że mogą liczyć na waszą pomoc. To ogromna wartość i za to wszystko z całego serca dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękuję bardzo.